ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Na Starym Rynku. Jolanta Śmieszkowska. Dziś gościmy w miejscu wyjątkowym w Zambrowie, a naszym gościem specjalnym jest pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, witam wszystkich telewidzów w telewizji Narew w mieście Zambrowie. Powiedziałam, że jesteśmy w miejscu szczególnym w Zambrowie. Wytłumaczmy też, jakie to jest miejsce. Otóż znajdujemy się wokół infrastruktury kulturalno-sportowej, kulturalno także rekreacyjnej Zambrowa. Za nami jest zalew, stadion miejski, centrum kultury, pływalnia miejska, a także targowisko miejskie. Stadion miejski. To znaczy tak, myślę, że udało nam się pogodzić i zlokalizować wiele funkcji w jednej centralnej części miasta Zambrowa. I mieszkańcy Zambrowa mają doskonale miejsce do spacerów, do zrealizowania swoich planów rekreacyjnych, spacerowych, ponieważ blisko jest do Miejskiego Ośrodka Kultury, blisko jest do miejskiej pływalni, tereny zielone są bardzo radne, uważam, jest stadion piłkarski, są korty tenisowe i obok jest targowica miejska, także wiele funkcji udało nam się zrealizować na niewielkiej przestrzeni w centrum miasta, co uważam za nasz sukces. Udało się stworzyć, tak jak pan burmistrz powiedział, centrum miasta, natomiast wszystkie te inwestycje wymagały oczywiście zewnętrznego wsparcia finansowego. Przez ostatnią kadencję uzyskało się pozyskać 28 milionów złotych ze środków unijnych, a także podejrzewam dodatkową pulę środków ogólnie zewnętrznych. To znaczy tak, to co było planowane przez miasto Zambrów w kadencji 2010-2014, te środki zewnętrzne żeśmy pozyskali, szczególnie z regionalnego programu operacyjnego, które dofinansowany był budynek Centrum Kultury, ale również korzystaliśmy z sektorowych programów operacyjnych, infrastruktura i środowisko i również rozwój Polski Wschodniej. Przy udziale środków z rozwoju Polski Wschodniej, bo z tego sektorowego programu uzyskaliśmy najwięcej środków, budowaliśmy tereny przemysłowe, jak również największą inwestycję miasta Zambrowa, z której korzysta również 26 gmin ościennych, to jest zakład przekształcenia i szkodliwania odpadów komunalnych w Czerwonym Boże, ponieważ taka inwestycja była bardzo potrzebna dla ochrony środowiska. Trzeba powiedzieć, że takich nowych zakładów jak nasz, gdzie jest utylizowane odpady komunalne, jest na razie tylko 3 w województwie podlaskim. Żeby mieszkańcom Zambrowa dobrze się żyło, z jednej strony muszą mieć dostęp do tak zwanych dóbr kultury, a także do szeroko rozumianych możliwości związanych z rekreacją, ale bardzo ważne są także miejsca pracy. Wspomniał pan burmistrz o terenach przemysłowych, ale także chyba najważniejsze, pana dziecko Zambrowski Park Przemysłowy. Myślę, że cała nasza kadencja 2010-2014 koncentrowała się na poprawie jakości życia naszych mieszkańców. Czy to osiągnęliśmy, to odpowiedzą na pewno mieszkańcy. Ja powiem, że naszym celem nadrzędnym to było przede wszystkim tworzenie warunków do tego, żeby stworzyć miejsca pracy. I po to w 2009 roku uzbroiliśmy tereny przemysłowe przy ulicy Szczelniczej, Sitarskiej i Targowej. To jest 18 hektarów. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tej chwili mogę powiedzieć, że zostały wszystkie tereny, te tereny sprzedane. Jest 8 podmiotów, które tam już niektóre prowadzą działalność. Część dopiero się będzie budowała, część planuje budowę i myślę, że będą stworzone nowe miejsca pracy. Trzeba przyznać, że jedna firma nawet planuje zatrudnienie około 200 osób, ale to docelowo, także będziemy mówić o tym dopiero w 2016 roku. Drugim takim częścią to jest dotyczący tworzenia miejsc pracy, to jest Zambrowski Park Przemysłowy, który na bazie zrujnowanego majątku po przedsiębiorstwie przemysłowego bawełnianego Zamtex odzyskaliśmy
W 2006 roku tworzona była pierwsza część Zamojskiego Parku Przemysłowego. W 2011-2012 żeśmy jeszcze otrzymali od wojewody aktem darowizny następne 10 tysięcy metrów. Także stworzono dodatkowe miejsca pracy poprzez utworzenie nowych firm. W sumie około 7 firm tam w tej chwili funkcjonuje. Myślę, że też około 350 osób jest zatrudnionych. Biorąc pod uwagę te dwie formy, jest to bardzo ważne, bo nie wszystkie miasta mogą się poszczycić, pochwalić tym, że mają tereny przemysłowe. Tereny przemysłowe mają, ale nie mają zagospodarowane i również park przemysłowy. Nie ukrywam, że staramy się, czynimy starania poprzez Ministerstwo Gospodarki ewentualnie otrzymania następnej hali przemysłowej po przedsiębiorstwie Zamtex. To jest hala 20 tysięcy metrów kwadratowych, na którą czekają kolejne podmioty, które by chciały tam stworzyć miejsca pracy i zainstalować swoje firmy w Zambrowie. Zambrów to miasto niewielkie, które stanowi z jednej strony dość zamknięty, tak podejrzewam, ekosystem gospodarczy. Jak udaje się przyciągnąć inwestorów z zewnątrz? Czy są wśród nich może inwestorzy zagraniczni? No, trzeba powiedzieć, że w parku przemysłowym tak się nam udało, że są dwie firmy. Zagranicznie jest firma irlandzka Kilaj, która produkuje okna, w tej chwili zatrudniające 250 osób z perspektywą rozbudowy. I druga firma z Jugosławii, która Tefim, która robi opakowania na całą Europę. Również na terenach przemysłowych mamy nie tylko podmioty własne, ale również firmę Balton, która jest z Warszawy, która zdecydowała się produkować tu sprzęt medyczny wysokostandardowy. Także różnie to bywa. Przede wszystkim tak, trzeba mieć cierpliwość do rozmów, trzeba z wszystkimi rozmawiać, wszystkich bardzo poważnie traktować. Myślę, że naszym takim atutem będzie w przyszłości wybudowanie drogi ekspresowej od Warszawy do Białegostoku. Wtedy przejazd i z Warszawy, i z Białegostoku będzie krótszy do Zambrowa. Tu będzie pół godziny, a tu będzie godzinę. Także myślę, i firmy, i ewentualnie mieszkańcy będą mogli skorzystać z możliwości propozycji miejsc pracy w Warszawie, czy ewentualnie w Białymstoku. Czyli mogę rozumieć następująco, że z jednej strony Zambrów będzie rozwijał się gospodarczo, ale jednocześnie jest ciągle małym miasteczkiem, w którym dobrze się żyje, z którego nawet udało się wycofać ruch tranzytowy ku, myślę, wielkiemu zadowoleniu mieszkańców. Myślę, że to by było pierwszy postulat mieszkańców, którzy na wszystkich spotkaniach podnosili tą kwestię ruchu tranzytowego przez Zambrów. No nie ma co ukrywać, że 14 do 15 tysięcy pojazdów na dobę w ruchu tranzytowym przejeżdżało przez centrum miasta. To od 2012 roku się już zakończyło. Ludzie zapomnieli, jak wygląda ruch ciężki, chociaż nie wszystko, trzeba powiedzieć, udało nam się zrealizować, ponieważ łącznica do drogi 63-66 to kierunek Wysoki Mazowiec i Siedlce Sokołów Podlaski, no niestety nie udało się w jednym zadaniu zrealizować, ale to jest następne zadanie, które ewentualnie czeka kolejny samorząd, takie wyzwanie podstawowe 2014-2018. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, również założyliśmy na wniosek mieszkańców sygnalizację świetlną na newralgicznym skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego 71 Pułku Piechoty. Myślę, że również to, co jest dobre, to finansujemy dodatkowe patrole policyjne w weekendy. Od piątku do niedzieli pierwsze patrole, dwa chodzą po mieście, to są sfinansowane z budżetu miasta. To jest niewielka kwota, 40 tysięcy rocznie, ale jest tego efekt. Po prostu również bezpieczeństwo, to są ścieżki rowerowe. Staramy się tworzyć jak najwięcej w mieście i wokół Zambrowa ścieżek rowerowych. I to wszystko rzutuje na to, że mieszkańcy, mam nadzieję, czują się w naszym mieście bardzo bezpiecznie. Można wręcz powiedzieć, że Zambrów rowerami stoi. Bardzo popularne stały się przecież wycieczki rowerowe, chociażby w kierunku Czerwonego Boru. No myślę, że akurat ta akcja rozpoczęta w 2011 roku przypadła do gustu naszych mieszkańców. Ona została rozbudowana, trwa już trzeci rok.
cieszy się niesłabnącym powodzeniem, ponieważ oprócz Czerwonego Boru są takie rajdy codzienne od maja do października, również na dystansie 50 km, które korzystają i dzieci, i osoby nieprzygotowane. Są rajdy 100-kilometrowe, również pielgrzymka rowera do Chodeszewa, rajdy długodystansowe, także mieszkańcy mają pełną ofertę dotyczącą tej akcji Zamrów na rowery. Z tego bardzo chętnie korzystają. 7 września będzie rajd zakończeniowy, kończący ten sezon do Czerwonego Boru, których serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Panie burmistrzu, ale żeby nie było aż tak bardzo miło, w wystąpieniach publicznych wielokrotnie Pan podnosi kwestię następującą, że samorządy nie są tak naprawdę w pełni decyzyjne, nie mogą być autonomiczne, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane w tych różnych aspektach społecznych, gospodarczych, że ciągle jednak władza w Polsce jest mocno centralizowana i w związku z tym takie miasta niewielkie, prowincjonalne jak Zambrów dużo tracą. Co tracą? No muszę powiedzieć, że miasto Zambrów nie jest miastem bogatym. I ten budżet inwestycyjny, który co roku przeznaczamy na inwestycje, na remonty, a to są, trzeba powiedzieć, to jest naszym sukcesem, bo przeznaczamy od 30-40% wszystkich wydatków, świadczy o tym, że dobrze gospodarujemy tym budżetem. Ale byśmy jeszcze lepiej gospodarowali, żeby nie decyzje naszego rządu, parlamentu, które co chwilę przerzucają obciążenia na samorządy, nie konsultując w ogóle z nami. To dotyczy oświaty, przede wszystkim pomocy społecznej i innych ewentualnych drobnych rzeczy, ale to rzutuje, bo samorządowcy są bardzo skrupulatni i oszczędni i liczą grosz do grosza. Z tym groszem się rząd polski nie liczy, przerzucając na nas kolejne obciążenia, z którymi ciężko po prostu sobie dać radę, a za tym nie idą środki. To jest niezgodne z konstytucją, z artykułem 164 konstytucji, że pewne zadania powinny być przekazywane łącznie z udziałem finansowym, czego się nie robi, albo ewentualnie w ograniczonym zakresie. Jest przykładowo na administrację rządową, która działa w strukturach samorządów każdej gminy. Powinny być przekazywane środki w 100%, one są przekazywane tylko w 30%. Już nie chcę wchodzić w szczegóły i w detale, jeśli chodzi o sprawy oświatowe, subwencje oświatowe i tego typu rzeczy. Coraz więcej obowiązków mają, reasumując, samorządy. Natomiast pewną nadzieją są oczywiście środki, które chociażby można pozyskiwać z Unii Europejskiej. I panie burmistrzu, nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to szansa dla samorządów, czy może niekoniecznie? Może ta pula finansowa jednak, tak jak coraz częściej się mówi, będzie bardziej kierowana w kierunku osób będących na działalności gospodarczej? Muszę powiedzieć, że przeczytałem obszerny program Regionalnego Programu Wzrostu Województwa Podlaskiego, który był konsultowany, w którym nanieśliśmy trochę uwag i poprawek. On jest skierowany zarówno dla przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, jak i samorządów. Ale trzeba powiedzieć, że zazdroszczę podmiotom gospodarczym, które będą miały większą możliwość korzystania z tych środków unijnych. Mówi o regionalnym programie operacyjnym, ponieważ jest też dodatkowo 7 innych programów sektorowych, ale nie zazdroszczę im, ponieważ cieszę się, że będą środki dla podmiotów gospodarczych, które skorzystają z tych pieniędzy i ewentualnie w Zamrowie też zainwestują, co będzie przełożeniem na inwestycje i na miejsca pracy. A my ze swej strony już pomału przygotowujemy się jako Urząd Miasta do tych środków unijnych, to co będzie mogło miasto skorzystać. Były już 2 spotkania, mamy zaplanowanych już około 17-18 projektów, które będziemy sukcesywnie składać w kadencji 2014-18 do sektorowego programu operacyjnego województwa podlaskiego, nie licząc tych programów ogólnych, które też będzie można skorzystać. A moim Państwa gościem był pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa. W naszej dzisiejszej rozmowie uczestniczył także Zambrów, oficjalna maskotka Zambrowa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.